Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W maju 2022 roku odbyły się wybory do Landtagów w krajach związkowych Szlezwik-Holsztyn oraz Nadrenia Północna Westfalia. To dwa z czterech wyborów lokalnych zaplanowanych na ten rok, które należy uznać za istotne nie tylko z punktu widzenia mieszkańców omawianych landów, ale które można traktować jako prognostyk nastrojów politycznych w Niemczech. Dzisiaj jest ze mną dr Piotr Kubiak, analityk Instytutu Zachodniego, z którym chciałabym porozmawiać o wyborach w Szlezwiku i Nadrenii, ich wynikach i znaczeniu na poziomie lokalnym i federalnym. Proponuję, abyśmy zaczęli chronologicznie, czyli od wyborów w Szlezwiku-Holsztynie, które odbyły się 8 maja i które uznano za spektakularne zwycięstwo Hadecji. Piotrze, jakie były wyniki tych wyborów i czy rzeczywiście tak należy je oceniać? Dzień dobry. Rzeczywiście wybory w Szlezwiku-Holsztynie, które się odbyły już ponad tydzień temu, przyniosły zdecydowane zwycięstwo CDU i tutaj do zwycięstwa Hadecję poprowadził premier Daniel Günther. CDU uzyskała aż 43,4% głosów, zwiększając swoje notowania aż o 11,4 punkta procentowego. Na drugim miejscu, tutaj tak dosyć niespodziewanie, znaleźli się Zieloni z poparciem na poziomie 18,3%, na czwartym SPD 16%, na piątym FDP 6,4%, a szóstą siłą polityczną, która znalazła się w Landtagu, to była partia reprezentująca interesy mniejszości duńskiej i fryzyjskiej w południowym Szlezwiku, czyli w skrócie SSW, która uzyskała 5,7% głosów i te pięć ugrupowań przekroczyły granicę progu wyborczego, chociaż ten próg wyborczy nie dotyczył tej partii mniejszości duńskiej, a poniżej progu wyborczego znalazły się dwie partie, które dosyć krytycznie odnoszą się do obecnego systemu, a mianowicie Alternatywa dla Niemiec, która uzyskała 4,4% głosów, a 1,7% zaledwie uzyskała partia Die Linke, czyli z jednej strony mamy tą prawicową i z drugiej strony lewicową partię w pewnym sensie antysystemową i obydwie partie znalazły się poza parlamentem. Kończąc, jeśli chodzi tę kwestię wyników wyborów, należy dodać, że Hadecja, że CDU była bardzo bliska uzyskania większości miejsc w Landtagu w Kilonii, a mianowicie na 69 miejsc CDU uzyskała 34, Zieloni 14, SPD 12, FDP 5, a SSW 4 mandaty. Tak naprawdę wydawać by się mogło, że jakby Hadecja będzie sobie dobierać partnera, kogo chce i będzie dysponowała większością w parlamencie. Ale należy też pamiętać, taką cechą charakterystyczną tych wyborów w Szlezwiku-Holsztynie było to, że rządząca od 2017 roku koalicja, tak zwana koalicja jamańska, czyli CDU, Zieloni i FDP, cieszyła się naprawdę dużym zaufaniem mieszkańców. Około 3/4 ankietowanych w sondażach przedwyborczych oceniało pracę tego rządu bardzo dobrze, no i przede wszystkim osoba premiera, tak, czyli ten polityk i lider CDU w tym kraju związkowym, Daniel Günther, cieszył się ogromnym zaufaniem mieszkańców i on w pewnym sensie jakby pociągnął tę Hadecję do tego ogromnego sukcesu, tak, bo jednak zwiększyć aż o 11 i ponad punktu procentowego zwiększyć poparcie, to jest naprawdę znakomity wynik. I trzeba też pamiętać, że to był naprawdę taki atut Hadecji w tych wyborach. Kończąc, jeśli chodzi właśnie o to, co wspomniałem, te kwestie dotyczące przyszłej koalicji, przed wyborami sam Ginter i też liderzy FDP i Zielonych mówili o tym, że chętnie by kontynuowali tę koalicję po wyborach. Niemniej jednak można było oczekiwać, że właśnie po takim sukcesie kadencji zbędny będzie trzeci koalicjant, tak? Czyli będą po prostu wybierali między Zielonymi a FDP. Być może tak się stanie, niemniej jednak właśnie teraz mają się rozpocząć rozmowy sądujące nad powołaniem nowego rządu i niejako to pokazuje w pewien sposób klasę tego premiera, który zdecydował się zaprosić na te wspólne rozmowy sądujące zarówno Zielonych, jak i FDP, co oznacza, że jakby mimo tego, że jakby dla Hadecji byłoby dużo łatwiej jakby rządzić z jednym partnerem, zdecydował się jednak na podjęcie tych rozmów z obydwoma dotychczasowymi partnerami, jakby pokazując, że chcą kontynuować mimo na przykład spadku poparcia FDP, dla FDP, że jednak chce kontynuować ten kierunek, który został obrany 5 lat temu. I tak na sam koniec też właśnie warto nadmienić, że te wybory właściwie, jeśli chodzi o Szlezwik-Holsztyn, to jednak decydujące znaczenie dla ich wyników miały jednak sprawy lokalne. I tutaj właśnie przede wszystkim CDU i Zieloni, którzy w ramach koalicji, tej tak zwanej koalicji jamańskiej, zrealizowali szereg projektów w obszarze ochrony klimatu i także jeśli chodzi o energetykę, jakby byli zdecydowani kontynuować ten kurs, a więc jakby te sprawy lokalne zadecydowały. Przejdźmy teraz do wyborów w Nadrenii Północnej Westfalii, które uznawane są za najważniejsze wybory lokalne w Niemczech, głównie z tego powodu, że ten kraj związkowy zamieszkuje w porównaniu z innymi najwięcej ludzi, co też jest taką właśnie dobrą reprezentacją nastrojów dużej części niemieckiego społeczeństwa. Powiedz proszę, jak przebiegły te wybory, kto tam wygrał i jakie są perspektywy na utworzenie rządu lokalnego? No właśnie, to co wspomniałaś, jeśli chodzi o Nadrenię Północną Westfalię, tam mieszka chyba blisko 19 milionów mieszkańców, a więc 1/5 wszystkich Niemców, stąd mówi się o tych wyborach w Nadrenii Północnej Westfalii jako tak zwane małe wybory do Bundestagu. I rzeczywiście, jeśli chodzi generalnie o niemiecką scenę polityczną, to one są nie tylko takim testem na poziomie lokalnym, ale przede wszystkim jednak pozwalają jakby wyczuć nastroje w całych Niemczech. I tutaj również zwyciężyła CDU, uzyskując 35,7% głosów, tylko w niewielkim stopniu zwiększając swój stan posiadania w stosunku do wyborów z 2017 roku, bo o 2,3 punkta procentowego. Na drugim miejscu znalazła się SPD, która uzyskała 26,7% głosów, ponosząc pewne straty 4,5 punktu procentowego. Na trzecim miejscu znaleźli się Zieloni, którzy zresztą uzyskali niemalże identyczny wynik jak w Szlezwiku-Holsztynie, bo uzyskali 18,2% głosów, ale oni najbardziej zwiększyli swój stan posiadania spośród wszystkich partii w Nadrenii Północnej Westfalii, bo aż o 11,8 punktu procentowego de facto, czyli w praktyce niemalże potroili swój wynik sprzed 5 lat. Za nimi znalazła się FDP, która uzyskała 5,9% głosów, ale liberałowie ponieśli największe straty, minus 6,7 punktu procentowego. Do Landtagu tym razem dostała się również Alternatywa dla Niemiec, ale z wielkim trudem, bo uzyskali 5,4% głosów, tracąc w porównaniu z poprzednimi wyborami 2 punkty procentowe poparcia. Poza parlamentem znalazła się Die Linke, 2,1% głosów, podobnie jak 5 lat temu. A więc rzeczywiście te wybory zakończyły się sukcesem Hadecji. Niemniej jednak należy pamiętać, że w Nadrenii Północnej Westfalii przez ostatnie 5 lat rządziła koalicja CDU-FDP i ta koalicja nie osiągnęła większości miejsc w parlamencie. bo na 195 mandatów CDU uzyskała 76, SPD 56 mandatów, Zieloni 39, FDP i AfD po 12. Tym samym jakby Hadecja i FDP, Hadecy i liberałowie mają tylko 88 mandatów na 195, a więc brakuje im 10 mandatów, żeby mieć tę większość parlamentarną. W większości parlamentarnej nie ma również potencjalna koalicja SPD-Zieloni, która dysponuje 95 mandatami, czyli 3 mandatów im zabrakło. I teraz otwarta pozostaje sprawa koalicji. Ale warto też tutaj w tym miejscu nadmienić, że od 1995 roku w Hadecji, w Nadrenii Północnej Westfalii na poziomie koalicyjnym zmieniały się bądź koalicja SPD-Zieloni, bądź też koalicja CDU-FDP. I niejako ten układ dwublokowy na pewno nie będzie kontynuowany po tych wyborach, bo żadna z tych takich koalicji, która niejako zakorzeniła się w tym kraju związkowym, nie uzyskała większości. Wracając do tego wyniku, to w Nadrenii Północnej Westfalii, inaczej jednak niż w Szlezwiku-Holsztynie, duże znaczenie miały te sprawy ogólnoniemieckie. A więc to był nie tylko ważny test dla poszczególnych partii na poziomie krajowym, ale również z perspektywy federalnej. Jeśli chodzi o sam wynik Hadecji, no to tutaj można mówić o tym takim ogromnym sukcesie premiera Hendrika Wüsta, który no, dosyć krótko stoi na czele rządu, bo on dopiero w październiku ubiegłego roku jako mało znany polityk przejął schedę po poprzednim premierze Arminie Laschecie. I wtedy notowania Hadecji wyglądały dużo gorzej niż obecnie. I no jakby przez te ponad pół roku udało mu się naprawdę poprowadzić do zwycięstwa Hadecję. Ten sukces Hadecji w Nadrenii Północnej Westfalii wynikł pomimo tego, że w czasie kampanii wyborczej ujawniana została tak zwana afera z Majorki. Ona dotyczyła ówczesnej minister ochrony środowiska, klimatu i zdaje się transportu, pani Ursuli Heinen-Esser, która w lipcu 2021 roku, po tej tragicznej powodzi z 15 lipca, kilka dni później wyjechała na urlop na Majorkę i tam zorganizowała jakby ogromne party urodzinowe dla swojego męża, w którym uczestniczyło także kilku prominentnych polityków CDU. I to zostało jakby w czasie kampanii wyborczej mocno wypyklone przez SPD, jakby socjaldemokraci starali się pokazać, że tutaj, kiedy jakby ten kraj, jej kraj związkowy jest dotknięty przez tą tragiczną powódź, tam zmarło ponad 30 osób, ważna polityk CDU, minister w rządzie krajowym, jakby bawi się, imprezuje, tak? I to zostało wypuklone, ale to nawet Hadekom nie przeszkodziło. Jeszcze na marginesie warto dodać, że z powodu podobnego zachowania stanowisko niedawno straciła minister w rządzie federalnym, ale to już zupełnie na marginesie. Ale dokładnie ta utrata, zresztą to był nacisk Hadecji, tak? To było kilka dni później po podobnej aferze, w którą zamieszana była minister w rządzie federalnym Anna Szpigel, minister do spraw rodziny, osób starszych, młodzieży. Ona także jako wówczas pełniła obowiązki ministra w rządzie Nadrenii Palatynatu, który jeszcze silniej został dotknięty przez tą powódź i ona sobie właśnie kilka dni po tej powodzi wyjechała na urlop, zdaje się chyba do Francji i po prostu jakby nie zaangażowała się w pomoc dla powodzian, ale to jest rzeczywiście dokładnie tak jak mówisz, podobna sytuacja i wtedy właśnie po tym, jak zmuszono panią panią Esser pod wpływem nacisku, pani Esser się podała, pani Heinen Esser podała się do dymisji, no to chadecy również zaczęli naciskać na Zielonych, żeby po prostu pani minister Annę Spiegel również poniosła konsekwencje podobnego, może nie aż tak radykalnego zachowania. Ale wracając właśnie do Nadrenii Północnej Westfalii, to zwraca się uwagę, że jednak w tym kraju związkowym dużo większe znaczenie właśnie dużo większą rolę odgrywały sprawy ogólnoniemieckie, nie tylko kwestie lokalne. I to się odbiło w dużym stopniu na notowaniach SPD i FDP, chociaż w wypadku FDP to tutaj bardzo mocno była krytykowana lokalna minister edukacji za szereg pomysłów w dobie pandemii. Mhm. Myślę, że to jest właśnie dobry pretekst, żeby się troszkę odbić z tego poziomu lokalnego właśnie na poziom federalny. Wiemy oczywiście już z doświadczenia, że nie wszystko to, co się dzieje w wyborach do landtagów, da się jakoś uznać za bezpośrednie przełożenie tego, co się dzieje na poziomie federalnym i odwrotnie, ale zastanówmy się, co te wybory i w Szlezwiku, Holsztynie i w Nadrenii Północnej Westfalii oznaczają dla rządu federalnego i opozycyjnej Hadecji, tej na poziomie federalnym. Mamy dwa duże sukcesy Hadecji naraz i Friedrich Merz, przewodniczący tej partii na poziomie federalnym, no nie ukrywa, że pęka z dumy, że tak się sprawy potoczyły i to słusznie oczywiście ma do tego pełne prawo. Natomiast zastanówmy się może bardziej nad koalicjantami w rządzie federalnym. No SPD tutaj nie odniosła żadnych spektakularnych wyników. Jakbyś mógł krótko powiedzieć dlaczego? Czy to były bardziej właśnie sprawy socjaldemokracji tej lokalnej, czy jednak to, co dzieje się na poziomie federalnym, też miało znaczenie dla tego wyniku? No i powiedzmy może krótko też o Zielonych i Liberałach. Zieloni wspominałeś, całkiem dobrze sobie poradzili, także gdybyśmy mogli jeszcze spróbować się zastanowić, co to może oznaczać dla rządu federalnego i opozycji tej w Berlinie. To może zacznę jednak od opozycji, bo jest łatwiej w tym kontekście, że dla Friedricha Merza te zwycięstwa wyborcze mają ogromne znaczenie. My musimy pamiętać, że Merz dopiero od stycznia stoi na czele CDU, jakby rozpoczął dopiero proces odbudowy, odnowy i w ogóle odnowy personalnej i odnowy programowej Hadecji po przegranych wyborach do Bundestagu w ubiegłym roku, we wrześniu ubiegłego roku. Jakby te wyniki, ostatnie wyniki wyborcze i w Szlezwiku-Holsztynie i w Nadrenii Północnej Westfalii pokazały, że ten kierunek obrany przez Merza jest słuszny. I też w pewien sposób zamazały taką plamę, którą odniosła Hadecja w wyborach, które się odbyły pod koniec marca w kraju Sary, gdzie CDU przegrała z SPD i straciła władzę. To również i jeszcze wcześniej w Bundestagu. Gdzie... No tak, ale to już jakby w kontekście Merza, objęcia jakby przewodnictwa. Już ta część roku, rozumiem. Przez Merza jakby to w tym kontekście nie ma znaczenia, ale to jednak w pewien sposób pokazuje jakby, że ten kierunek, który on obrał i jako szef partii, który rozpoczął proces odnowy programowej, bo już toczą się jakby przygotowania do uchwalenia nowego w ogóle programu takiego zasadniczego CDU, ale również w kontekście tego konfliktu w kontekście konfliktu na Ukrainie, w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainie, jakby ta konsekwentna postawa Hadecji, która pod kierunkiem Merza dosyć jakby tutaj zajęła zdecydowane stanowisko, pomogła również jakby Hadecji w odniesieniu tych sukcesów, ale w wypadku Szlezwiku-Holsztynie, no to jednak Holsztynu, to jednak przypomnę, że to przede wszystkim decydujące miały sprawy lokalne. Inaczej się miała sytuacja właśnie w kontekście koalicji, no bo jak wskazaliśmy, koalicji na poziomie federalnym oczywiście, bo jak wskazaliśmy, zarówno socjaldemokraci, jak i liberałowie ponieśli w obydwu wyborach poważne straty, bardzo mocno zyskali zieloni. Niejako na to się nakłada także w pewien sposób ogólna sytuacja, jeśli chodzi o te kwestie sondażowe w Niemczech i też notowania poszczególnych ministrów w rządzie federalnym, tak? O ile kanclerz jest krytykowany, czyli kanclerz z SPD Olaf Scholz, bardzo mocno krytykowana jest przede wszystkim minister obrony Christine Lambrecht, również z SPD, to w tym rządzie federalnym notowania czołowych polityków z Partii Zielonych, czyli minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock i przede wszystkim ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka, te notowania są najlepsze. A więc niejako najbardziej z tej sytuacji, która istnieje w rządzie, która zaistniała w wyniku tej agresji rosyjskiej na Ukrainie i tej zmianie parytetów, tej Zeitenwende, czyli tego takiego zwrotu w odniesieniu zarówno do polityki obronnej, jak i do polityki, do relacji z Rosją, to tutaj jakby zyskali najbardziej zieloni, bo z jednej strony to była partia zdecydowanie krytyczna wobec Rosji, to jest z jednej strony, ale też udało się przekonać członków tejże partii, zwolenników tejże partii do tego, że te kwestie dotyczące na przykład modernizacji Bundeswehry są bardzo istotne. Inaczej było w tym kontekście socjaldemokratów, bo dla nich jednak jakby z jednej strony przyszedł proces rozliczeń, tak, i też pewnego takiego tłumaczenia się z dotychczasowej polityki. Tutaj, no wiadomo, ta sprawa też byłego kanclerza Gerharda Schrödera to nie była jakby nie pokazuje w dobrym świetle socjaldemokratów. Jednak też tego brak zdecydowania, na przykład w kontekście wysyłania tej broni, zwłaszcza ciężkiej, na Ukrainę. Te wahania kanclerza, długie wahania kanclerza, także krytyka ze strony na przykład koalicjantów, przede wszystkim FDP, ale również Zielonych, tak, żeby podjął w tej kwestii zdecydowane działania. On rzeczywiście, decyzja już zapadła, ale to pokazuje jakby te pewne komplikacje pomiędzy tymi relacjami w rządzie i również duże niezadowolenie w tym rządzie federalnym, nie tylko w obszarze w szeregach socjaldemokratów, ale przede wszystkim liberałów, tak? Ten konflikt, który miał miejsce w rządzie federalnym, jeśli chodzi o kwestię, spór właściwie, o kwestię szczepień, o kwestię jakby dalszych kroków w walce z pandemią, to miało miejsce w marcu, czy też kwestie na przykład ostra dyskusja między ministrem finansów Lindnerem, a na przykład ministrem gospodarki Robertem Habeckiem w kwestii tego, jak uregulować kwestię pomocy, czyli odciążenia mieszkańców w wyniku tych rosnących cen surowców, przede wszystkim energii. Także to akurat nie było na rękę liberałom i też warto zwrócić uwagę, że właśnie liberałowie to była ta partia, która do tej koalicji na poziomie federalnym najmniej chętnie w mojej ocenie przeszła, tak? No bo o ile SPD i Zieloni to byli raczej partnerami takimi naturalnymi, to jednak ta trzecia partia, która uzupełnia tą koalicję świateł ulicznych, czyli liberałowie, oni jakby w pewien sposób z musu, czy też w wyniku aktualnej sytuacji politycznej jesienią 2021 roku przeszli do tej koalicji. A więc liberałowie jakby najbardziej, nawet bardziej moim zdaniem od socjaldemokratów ucierpieli na tym, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w Niemczech. Jeszcze słówko, bo teraz nie powiedzieliśmy, jaka koalicja powstanie w Nadrenii Północnej Westfalii i też na koniec warto nadmienić, że duże prawdopodobieństwo istnieje, że powstanie koalicja zwycięskich, czyli CDU i Zielonych, które te dwie partie, a zwłaszcza Zieloni, zyskali najwięcej w czasie tej kampanii wyborczej i w czasie tych wyborów, ale z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że może powstać alternatywna koalicja, taka jak na poziomie federalnym, czyli koalicja świateł ulicznych, a więc SPD, Zieloni, FDP, ale wydaje mi się, że jednak to pierwsze rozwiązanie ma większe prawdopodobieństwo na realizację. Jeszcze mam pytanie, bo mówiłeś właśnie o tym, potencjalnym wpływie na wyniki wyborcze tego sporu o dostawy broni, o znoszenie obowiązku, o różnych obostrzeń covidowych i spór o szczepienia. Wspomniałeś też na końcu właśnie o tym odciążeniu mieszkańców Niemiec w związku z inflacją i pogarszającą się sytuacją gospodarczą, ale czy zgodziłbyś się z takimi stwierdzeniami, z którymi można się spotkać w niemieckiej prasie, że ten wynik, zwłaszcza SPD w Schleswiku i w Nadrenii, to jest właśnie pokłosie tego, że ta partia tak jakby troszkę się odsunęła od swoich głównych takich wątków tematycznych, czyli właśnie zabezpieczenie społeczne, dostatnie życie i właśnie, że spodziewano by się po tej partii w tym kryzysie gospodarczym, bo chyba tak to już wypadałoby nazwać w moment, w którym znajdują się Niemcy, że zachowałaby się inaczej, że się by bardziej zatroszczyła, prawda, o ten socjal ze swojej nazwy, socjaldemokracja. Czy zgadzasz się z tym? A z drugiej strony, czy nie jest to troszkę patowa sytuacja dla SPD na poziomie federalnym, bo jednak była ona w pewien sposób zmuszona do działania w tych sprawach międzynarodowych, prawda, i do podjęcia klarownego stanowiska i ewidentnie w ostatnich tygodniach, myślę, że 2-3 miesiącach bardzo się skupiła na tych sprawach, powiedzmy, zagranicznych, troszkę zostawiając te sprawy wewnętrzne, zwłaszcza społeczno-materialne, na boku. Czy tak byś to widział i jeśli tak, to czy uważasz, że to się może zmienić? Że jednak to zainteresowanie sprawą Ukrainy może opadać na rzecz właśnie poprawiania kondycji finansowej, powiedzmy, Niemców. Jeśli chodzi o te kwestie społeczne, one rzeczywiście w czasie kampanii wyborczej prowadzonej przez socjaldemokratów odgrywały bardzo ważną rolę i także znalazły się odpowiednie zapisy w umowie koalicyjnej. My musimy pamiętać też, że bardzo ważna kwestia, taka priorytetowa kwestia dotycząca podniesienia płacy minimalnej była bardzo ważnym punktem tejże kampanii, czyli z obecnych chyba 9,6 € do 12 euro. I sama decyzja w tej kwestii zapadła na rządowa, jakby w realizacji tego projektu zapadła tuż przed inwazją rosyjską na Ukrainę, chyba jeden dzień. I ona trochę została w tych mediach przykryta przez sprawy. I to chyba właśnie jedyna póki co zrealizowana, taka konkretna obietnica związana. Tak, to znaczy ona dopiero wejdzie w życie we wrześniu bodajże. We wrześniu, czy chyba w październiku. W każdym razie już ta decyzja zapadła. Druga sprawa, też kwestie na przykład prowadzenia tak zwanego zasiłku obywatelskiego i te inne sprawy, one dopiero są jakby, to jest proces, tak, to tak nie można od razu odejść od na przykład Hartz IV w ciągu tam miesiąca i tak dalej, także ten proces trwa i te wszystkie sprawy społeczne, czy też kwestie na przykład, ale to już bardziej projekt Zielonych był dotyczący takiego zabezpieczenia dla dzieci, wprowadzonego specjalnego, to się nazywało Grundversicherung chyba, takiego podstawowego zabezpieczenia dla dzieci, to też ten proces realizacji trwa, więc jakby te reformy, one są wdrażane, ale no teraz zostały przykryte przez te sprawy związane z polityką zagraniczną i rzeczywiście tutaj socjaldemokraci najbardziej się chyba pogubili w tych kwestiach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no bo dla nich to też jednak ta zmiana, ten Scholz podejmując decyzję o tym zwrocie w polityce zagranicznej i również w polityce obronnej, jakby zrobił to w pewien sposób bez konsultacji z kierownictwem SPD i to przekonywanie z tych socjaldemokratów do tych zmian, ono jednak trwa. I też należy oczekiwać, że akurat teraz jest taki trudny moment dla kanclerza, który zresztą w kontekście tego narastającego konfliktu na Ukrainie był z jednej strony krytykowany tuż przed konfliktem za zbyt małą aktywność, Później w czasie tego, po tym słynnym przemówieniu w Bundestagu z 27 lutego, jakby jego notowania wzrosły i teraz znowu po tym, jak zaczęły te różnego rodzaju skutki, konsekwencje, przede wszystkim, no właśnie, jeśli chodzi o związane z inflacją, dotykać zwykłych obywateli, to również ta krytyka, czy też jakby te jego notowania znowu zaczęły spadać, więc akurat no był to zły moment, tak? Jeszcze w marcu było, to zresztą to też miało pewne wpływy na wybory w kraju Sary. W marcu te notowania SPD były akurat wyższe i teraz znowu są niższe, tak? Jeśli popatrzymy na poziom federalny, na notowania, no to teraz Chadecja już wyraźnie wyprzedza SPD, tak? Tam chyba 28 do 22% poparcia, jeśli chodzi o jeden z sondaży, który widziałem. A więc jest to trudny moment dla SPD. Zdaje się, że dla liberałów też, głównie właśnie z powodów ekonomicznych i przez to, że obsadzone są nimi stanowiska w Ministerstwie Finansów. Oni się też boją, liberałowie się przede wszystkim boją powtórzenia sytuacji, która miała miejsce w latach 2009-2013, kiedy liberałowie powrócili po 11 latach do współrządzenia i w związku z kryzysem na rynkach finansowych i później kryzysem w strefie euro, oni musieli szereg projektów, które chcieli wdrożyć w ramach koalicji u boku Chadecji, to był drugi rząd Angeli Merkel, oni musieli z tego zrezygnować i to się odbiło szalenie na ich notowaniach sondażowych i również każde kolejne wybory do Landtagów potwierdzały, że FDP traci. Skutkiem tego był rok 2013 i jakby wypadnięcie liberałów w ogóle z Bundestagu, co się zdarzyło jedyny raz od początku istnienia Republiki Federalnej Niemiec. I oni się tego obawiają, żeby teraz właśnie będąc najsłabszym partnerem w tejże koalicji z SPD i Zielonymi, żeby nie zatracić tej swojej specyfiki, tak? Także wyborcy się tego boją, stąd zwolennicy, sympatycy tej partii, stąd pojawiła się bardzo mocna krytyka, na przykład jeszcze w kwietniu podczas kongresu FDP, krytyka skierowana w stronę kanclerza Scholza, tak? Czyli co pokazująca, że ci liberałowie w rządzie i też te partyjne doły są niezadowolone z istniejącej sytuacji. Zresztą nawet sam przewodniczący FDP, Christian Lindner, musiał bronić kanclerza podczas tego kongresu. To bardzo ciekawa jest sytuacja, w której znajduje się ten rząd federalny, ale odnosząc się do twojego ostatniego zdania, zwalanie na partnera koalicyjnego winy za problemy własnej partii z pewnością się temu rządowi nie przysługują. W każdym razie będziemy na pewno obserwować te wydarzenia. W najbliższym czasie nie są planowane żadne wybory w krajach związkowych, ale te wybory w Szlezwiku i w Nadrenii Północnej Westfalii dają nam na pewno dużo materiału do zastanowienia i będziemy z pewnością dalej obserwować wydarzenia na niemieckiej scenie politycznej. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Do widzenia. Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.